Dzień dobry. Naraz to coś na morę bije, nie? No. Agnieszka, na siedzenie. Czyste zgromadzenie. No nie, no nie jest włączone. Tu się włączyły jakieś. Marszałek jest włączony. Otwieram uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 23. rocznicy przystąpienia Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Proszę wszystkich Państwa o powstanie w celu wysłuchania hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie hymnu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, wraz z Marszałkiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, panem Tomaszem Grodzkim, witam bardzo serdecznie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Witam prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego wraz z członkami Rady Ministrów. Witam również byłych prezydentów i premierów Rzeczypospolitej Polskiej, byłych marszałków Sejmu i Senatu. Witam posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej oraz posłów do Parlamentu Europejskiego. Zwracam się z serdecznym powitaniem do przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, najważniejszych instytucji państwowych oraz kościołów i związków wyznaniowych w Polsce. Witam również wszystkich przybyłych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz gości
uczestniczących online w dzisiejszym zgromadzeniu. Pragnę także poinformować, że w czasie obrad połączymy się z prezydentem Ukrainy, panem Wołodymyrem Zełenskim. Szanowni Państwo, przystępując 23 lata temu do organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, Polska dołączyła do Sojuszu Obronnego, który dziś swoją jednością i siłą daje gwarancję bezpieczeństwa oraz wsparcie pozwalające rozszerzać jego działanie na inne kraje. Dziś spotykamy się, aby w tym szczególnym, trudnym czasie podkreślić doniosłość tej decyzji. Bardzo proszę o zabranie głosu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Wielce szanowna pani marszałek Sejmu, wielce szanowny panie marszałku Senatu, wielce szanowny panie prezesie Rady Ministrów, witam byłych prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej, pana Aleksandra Kwaśniewskiego i pana Bronisława Komorowskiego. Wielce szanowni państwo, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, szanowni państwo wiceprezesi Rady Ministrów, ministrowie rządu, szanowni państwo byli marszałkowie Sejmu oraz byli premierzy, szanowna pani prezes Trybunału Konstytucyjnego, Wysokie Zgromadzenie Narodowe, szanowne panie i szanowni panowie posłowie i senatorowie, szanowni państwo posłowie do Parlamentu Europejskiego, szanowni państwo prezesi i przewodniczący centralnych organów administracji państwowej, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, przedstawiciele władz administracji państwowej i samorządowej, szanowni panowie generałowie, oficerowie, przedstawiciele Wojska Polskiego, eminencje, ekscelencje, czcigodni przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych w Polsce, ekscelencje, panie i panowie ambasadorowie, a zwłaszcza ekscelencje państwa ambasadorowie państw członkowskich NATO. Witam państwa dziś szczególnie serdecznie. Jest z nami ekscelencja ambasador Ukrainy, pan Andrii Deszczyca. Ogromnie się cieszę i witam serdecznie pana ambasadora. Bardzo dziękuję. Dostojni goście, wszyscy czcigodni uczestnicy Zgromadzenia Narodowego, drodzy rodacy. Zgromadzenie Narodowe odbywa się zawsze w wyjątkowych dla Polski chwilach. Tak jest też i dzisiaj, w przededniu niezwykle ważnej rocznicy. Rocznicy przystąpienia przez Polskę, Czechy i Węgry do Sojuszu Północnoatlantyckiego. 12 marca 1999 roku ostatecznie zakończył się pojałtański porządek świata i wywołany przez niego podział na sfery wpływów. Wstępując do NATO, w pełni dołączyliśmy do zachodniej wspólnoty. Zawsze byliśmy w niej kulturowo. Dołączyliśmy także politycznie i militarnie. To wielkie wydarzenie dla Polski, Europy i dla świata. Dziś niestety nie jest to chwila na radosne świętowanie. Spotykamy się w dramatycznym czasie, w chwili największego kryzysu światowego bezpieczeństwa od zakończenia II wojny światowej. Niczym niesprowokowany atak Rosji na niepodległą Ukrainę zaszokował świat. Od ponad 2 tygodni armia i naród ukraiński
stawiają bohaterski opór najeźdźcom. Nasi sąsiedzi dają całemu światu przykład, czym jest prawdziwa odwaga i umiłowanie naszych wspólnych wartości – wolności, suwerenności i demokracji. Płacą za to najwyższą możliwą cenę. Ukraińskie miasta są bombardowane, atakowane i niszczone są domy mieszkalne, bloki, szkoły i szpitale. Giną ludzie, giną cywile. Ogrom nieszczęścia. Ataki ze strony rosyjskich najeźdźców mają znamiona ludobójstwa, bo tak jest wtedy, kiedy z premedytacją strzela się w osiedla, gdzie nie ma żadnych wojskowych instalacji, po to, żeby zabijać ludzi, zwykłych cywilów, którzy nie walczą. Musimy zrobić wszystko, żeby zbrodniarze wojenni odpowiedzieli za to przed międzynarodowymi trybunałami. To jest kwestia dzisiaj być albo nie być i godności lub wstydu wspólnoty międzynarodowej. Władimir Putin, wywołując tę okrutną wojnę, odwołał się wprost do dziedzictwa Związku Sowieckiego, do tego imperium zła, jak kiedyś nazwał je amerykański prezydent i wielki przyjaciel Polski Ronald Reagan. To, co Rosja robi w Ukrainie, pokazuje, że wciąż jest to imperium zła, że ono nigdy nie odeszło do historii i dzisiaj po raz kolejny pokazuje swoje najgorsze oblicze. Warto w tym miejscu przypomnieć znamienne słowa profesora Zbigniewa Brzezińskiego. Bez Ukrainy Rosja przestaje być imperium, ale z Ukrainą podporządkowaną i obezwładnioną automatycznie staje się imperium. Rosja może być albo imperium, albo demokracją, ale nie może być jednym i drugim. Widzimy dzisiaj jasno i wyraźnie, co wybrała Rosja i widzimy dziś jasno i wyraźnie, co wybrała i czego broni Ukraina. Broni wolności, broni demokracji, broni uczciwego świata. Nikt lepiej nie zrozumie bólu i cierpienia narodu ukraińskiego od nas, Polaków, tak ciężko doświadczonych w trakcie naszej historii. Zwłaszcza tej historii XX wieku. My również wielokrotnie biliśmy się za wolność waszą i naszą. Polscy żołnierze walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej. Od Narwiku po Tobruk, od bitwy o Anglię po Monte Cassino i Berlin. Pamiętamy bohaterstwo Armii Krajowej i powstańców warszawskich. Mamy przed oczami ruiny zrównanej z ziemią przez nazistowskie Niemcy polskiej stolicy, Warszawy. Dlatego właśnie stąd, z Polski, z Warszawy, nieustająco płynie do całego wolnego świata apel. Nie możemy dopuścić, by Rosja podbiła wolną, niepodległą i demokratyczną Ukrainę. Musimy zwiększyć wysiłki i wsparcie dla walczącego narodu ukraińskiego. Niech Kijów i inne ukraińskie miasta nie podzielą losu zburzonej Warszawy. Zatrzymajmy to zło. To jest wezwanie dla całego wolnego świata. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, pomimo długiej, bohaterskiej walki na wszystkich frontach II wojny światowej, Polska w wyniku jałtańskich ustaleń znalazła się w sowieckiej strefie wpływów. Wbrew naszej woli zostaliśmy oddzieleni od wolnego świata żelazną kurtyną. Pokolenie naszych dziadków, naszych rodziców, a także wielu tutaj obecnych marzyło o tym, żeby zmienić bieg historii. Pokojowa rewolucja Solidarności, odzyskanie przez nasz kraj suwerenności po 1989 roku, wreszcie rozpad Związku Sowieckiego sprawiły, że stało się to możliwe. Dopełnieniem tej historii były zakończone sukcesem starania o dołączenie Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Spełniło się nasze marzenie, spełniło się marzenie pokoleń. Kiedy na początku lat 90. XX wieku, dokładnie w 91 i 92 roku, premier Jan Olszewski dokładnie z tego miejsca jako pierwszy zapowiedział starania Polski o wejście do NATO, wielu uważało to za wezwanie nie do zrealizowania. Przecież wówczas
w naszym kraju stacjonowały jeszcze wojska sowieckie. W tamtym czasie nie brakowało w Polsce gorących sporów dotyczących rozliczenia przeszłości, a także oceny trudnej, często teraźniejszości. A jednak dzięki wspólnemu wysiłkowi całej klasy politycznej wejście Polski do NATO udało się. Udało się wyłączyć to z politycznego sporu i to wielkie dzieło skutecznie przeprowadzić. Symbolem niech będzie fakt, że rozmowę o naszym uczestnictwie w sojuszu zaczynał prezydent Lech Wałęsa, a kończył jego rywal z wyborów, prezydent Aleksander Kwaśniewski. To także olbrzymi wysiłek wszystkich kolejnych polskich rządów, od prawicy po lewicę. Ogromny wkład polskiej dyplomacji oraz polskiego wojska. Za tę jedność w dążeniu do tego wielkiego celu chciałem wszystkim, którzy się do tego przyczynili, z całego serca podziękować. Wasze postępowanie jest dla nas wzorem. Kiedy 12 marca 1999 roku w amerykańskim Independence polski minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek przekazywał akt przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego, wszyscy mogliśmy mieć poczucie wielkiej satysfakcji. Wcześniej, 11 lutego, Sejm przyjął ustawę ratyfikacyjną. Tydzień później podpisał ją prezydent Aleksander Kwaśniewski. 23 lutego premier Jerzy Buzek kontrasygnował akt ratyfikacyjny Traktatu Północnoatlantyckiego. To był dziejowy moment, niezwykła chwila w historii naszej ojczyzny. Pamiętajmy jednak, że idea przyjęcia Polski i innych państw byłego bloku wschodniego do NATO nie spotkała się od razu z powszechnym poparciem na Zachodzie. Dlatego kluczowe było tutaj silne wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych Ameryki. I to również niezależnie od politycznych barw. Zaczynaliśmy rozmowy z administracją republikańską prezydenta George'a Busha seniora, a cały proces wejścia do NATO dokonał się za czasów demokratycznej administracji prezydenta Billa Clintona, który tu w Warszawie na Placu Zamkowym mówił: dzisiaj Polska przystępuje do NATO. Polska zajmuje swoje miejsce we wspólnocie demokracji. Już nigdy o waszym losie nie będą decydować inni. Już nigdy prawo do wolności nie zostanie wam odmówione. Polska powraca do domu. Tak mówił wtedy prezydent Bill Clinton. I tak właśnie się stało. Tak powróciliśmy do domu, bo suwerenna i niepodległa Polska jest zawsze i będzie domem wolności i demokracji. I my będziemy tego domu wszystkimi siłami bronić. W tamtym czasie mogliśmy liczyć na wsparcie wielu wypróbowanych przyjaciół Polski, w tym obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przypomnę, że jeszcze w latach 90. Joe Biden, wówczas senator, wpływowy członek Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, był jednym z liderów poparcia dla wejścia Polski do NATO w amerykańskim kongresie. Wejście Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego określił jako zmazanie historycznej niesprawiedliwości wyrządzonej Polsce przez Józefa Stalina. Panie prezydencie, Polska panu dziękuję. Trzeba jednak mocno zaznaczyć w tym miejscu, że z tą wyrządzoną nam przez Stalina, jak powiedział Joe Biden i jak doskonale wiemy, historyczną, dziejową niesprawiedliwością Polacy nigdy się nie pogodzili, także w czasach dominacji sowieckiej nad naszymi ziemiami. Wielu było zmuszonych do dramatycznych wyborów. Musieli wykazać się heroizmem. Symbolem tego był wielki polski patriota, pierwszy tak naprawdę polski oficer w NATO, pułkownik Ryszard Kukliński, dziś pośmiertnie od 2016 roku generał brygady. Spotkał mnie ten zaszczyt, że mogłem panu pułkownikowi ten stopień generała brygady pośmiertnie nadać, ale chcę w tym miejscu dzisiaj podziękować za inicjatywę w tej sprawie ówczesnemu ministrowi obrony narodowej, panu Antoniemu Macierewiczowi. Dziękuję, panie ministrze. To kwestia honoru Polski. Zasługi pana pułkownika generała Ryszarda Kuklińskiego dla wejścia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego nigdy nie zostaną zapomniane. Podobnie jak zasługi wielu Polaków, których los rzucił poza granice naszej ojczyzny,
a którzy niezwykle przysłużyli się w sprawie akcesji Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tak jak były dyrektor sekcji Polskiej Radia Wolna Europa, legendarny kurier z Warszawy Jan Nowak-Jeziorański, który jako przedstawiciel Kongresu Polonii Amerykańskiej intensywnie zabiegał w Białym Domu i w Kongresie o wsparcie dla naszego członkostwa. Czy wspomniany już przeze mnie wybitny stratek profesor Zbigniew Brzeziński, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy'ego Cartera. Jan Nowak-Jeziorański i Zbigniew Brzeziński byli najlepszymi ambasadorami naszych spraw w Stanach Zjednoczonych, tak jak i cała Polonia, przede wszystkim ta amerykańska, której zasługi w tym dziele, dziele polskiej wolności, są nie do przecenienia. Jakże symboliczny jest fakt, że dzisiaj w momencie znów poważnego zagrożenia bezpieczeństwa nie tylko Europy, ale i świata, ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce jest właśnie syn pana profesora Mark Brzeziński. Panie ambasadorze, dziękujemy za obecność. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, Polska jest bezpieczna. Wstępując do NATO, staliśmy się częścią największego sojuszu obronnego w historii świata. Sojuszu, który opiera się na obronie wspólnych wartości i od ponad 70 lat zapewnia bezpieczeństwo swoim członkom. Zapewnia je w sposób niezachwiany. W myśl zasady wynikającej wprost z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I jako Polska jesteśmy zawsze gotowi wypełniać swoje zobowiązania. Wielokrotnie udowadnialiśmy, że można na nas liczyć. Walcząc ramię w ramię z armią amerykańską i pozostałymi armiami sojuszu, czy to w Iraku, czy w Afganistanie. Członkostwo Polski w NATO jest symbolem naszej narodowej jedności. Poparcie dla członkostwa w polskim społeczeństwie jest dziś jednym z najwyższych w całym Sojuszu Północnoatlantyckim. Bezpieczeństwo zapewnia się siłą sojuszy, ale przede wszystkim siłą własnej armii. Dlatego od lat modernizujemy i rozwijamy polskie wojsko, wzmacniamy zdolności obronne i umacniamy naszą armię. Odbudowujemy ją. Obecna sytuacja wymaga jednak od nas wszystkich zwiększonych wysiłków. Dlatego w parlamencie trwają właśnie prace nad ustawą o obronie ojczyzny, która zakłada rozbudowę, a także istotne zwiększenie wydatków na rozwój i modernizację polskiej armii do 3% już w przyszłym roku. Dla naszego państwa i dla naszego społeczeństwa to sprawa absolutnie priorytetowa. Widać to dzisiaj jak na dłoni. Dziękuję posłom i senatorom ze wszystkich stron sceny politycznej za deklarację i poparcie ustawy o obronie ojczyzny. Mam nadzieję, że sprawy związane z bezpieczeństwem Polski i rozwojem naszych sił zbrojnych będą właśnie tymi, wokół których uda się zbudować ponadpartyjne porozumienie, wyłączyć je z politycznego sporu, tak jak członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim przed 20 laty, kiedy Polska starała się o przyjęcie do NATO. Polska armia musi być nie tylko liczniejsza, ale też doskonale uzbrojona i wyposażona, tak aby polski żołnierz mógł służyć efektywnie i bezpiecznie. Rozmawiałem o tym ostatnio z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem, a także wczoraj w trakcie wizyty w Warszawie z panią prezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi nigdy nie była tak dobra, jak jest dzisiaj. Sukces szczytu NATO w 2016 roku w Warszawie sprawił, że wschodnia flanka sojuszu została istotnie wzmocniona, a w Polsce na stałe pojawili się amerykańscy żołnierze. Dzisiaj Polska jest w NATO, a wojska NATO obecne są w naszej ojczyźnie. To jest niezwykle ważna, dziejowa dla nas zmiana. To oczywisty znak tego, że nie jesteśmy już sowiecką strefą wpływów i wierzę w to głęboko, nigdy nie będziemy. Strategiczne relacje polsko-amerykańskie rozwijają się niezależnie od tego, kto zasiada w Białym Domu. Decyzję o obecności wojsk amerykańskich w Polsce podjął prezydent Barack Obama i jego administracja. Za prezydentury
Donalda Trumpa istotnie zwiększyła się liczebność wojsk amerykańskich, a dzisiaj ten proces jest kontynuowany przez prezydenta Joe Bidena i jego współpracowników. To niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego kraju i całego regionu. Aby jeszcze wzmocnić współpracę w Europie Środkowo-Wschodniej, powołaliśmy do życia w zakresie bezpieczeństwa bukaresztańską dziewiątkę. To 9 członków NATO z Europy Środkowej, wśród których razem pracujemy, przygotowując się do kolejnych szczytów NATO. Stworzyliśmy też inicjatywę Trójmorza, grupującą państwa Unii Europejskiej, Europy Środkowej pomiędzy trzema morzami: Bałtykiem, Morzem Adriatyckim i Morzem Czarnym. Dzięki temu nasz głos, głos krajów Europy Środkowej, jest coraz wyraźniej słyszalny na forum zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej. Te wszystkie elementy składają się na architekturę bezpieczeństwa. Każdy z nich jest niesłychanie istotny. Nad każdym musimy wspólnie pracować dla bezpieczeństwa Polski i całego regionu. Potrzebę wzmocnienia wschodniej flanki NATO doskonale rozumie sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Także dzięki jego pracy, dzięki jego zrozumieniu i życzliwości oraz olbrzymiej determinacji, zrozumieniu zagrożeń, jesteśmy dzisiaj znacznie lepiej przygotowani do zmierzenia się z wyzwaniem, jakim jest agresja Rosji na wolną i niepodległą Ukrainę i grożenie przez Rosję wolnemu światu. Chciałbym sekretarzowi generalnemu Jensowi Stoltenbergowi serdecznie za to podziękować. Będziemy o tym w Polsce i w całej Europie Środkowo-Wschodniej zawsze pamiętać. Drodzy rodacy, szanowni państwo, 24 lutego obudziliśmy się w zupełnie innym świecie, w nowej rzeczywistości. Wiele tez zgłoszonych na forum międzynarodowym zostało tego dnia brutalnie obalonych, powiedziałbym wręcz podeptanych. Także tych odnoszących się do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mówiono, że Sojusz stracił w obecnych czasach rację bytu. Wszyscy widzą dziś jasno i wyraźnie, że to nieprawda. Widać, jak bardzo głęboko wszyscy, którzy tak twierdzili, się mylili. To my, Polacy i przedstawiciele innych państw naszego regionu, mieliśmy rację, ostrzegając Zachód przed rosyjskim imperializmem, przed uzależnieniem się od rosyjskich surowców, które będą wykorzystane jako broń w ewentualnym konflikcie. Przed ograniczaniem roli Stanów Zjednoczonych w Europie, przed próbami przeciwstawiania sobie NATO i Unii Europejskiej. Nie czas jednak na gorzką satysfakcję i triumfalizm. Dzisiaj najważniejsza jest jedność, jedność i jeszcze raz jedność, zarówno w ramach Sojuszu, jak i w ramach Unii Europejskiej. Dlatego jeszcze raz powtórzę, dla Polski równie ważna jest obecność w NATO, jak i w Unii Europejskiej. To fundamenty naszego bezpieczeństwa. To polska racja stanu. Doskonale rozumiał to prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, profesor Lech Kaczyński. Dlatego zabiegał o to również dla państw naszego regionu. Wszyscy pamiętamy. Wszyscy pamiętamy, jak walczył o to, by Ukraina i Gruzja otrzymały prawo do członkostwa w NATO i w Unii Europejskiej. Przed szczytem Sojuszu w 2008 roku skierował do przywódców specjalny list, w którym przypomniał okoliczności przyjęcia do NATO Republiki Federalnej Niemiec w 1955 roku, zaledwie 10 lat po II wojnie światowej. Pisał wówczas: sytuacja RFN była daleko bardziej skomplikowana niż obecnie Ukrainy czy Gruzji. Niektóre kraje nie uznawały jeszcze granic państw niemieckich wytyczonych po II wojnie światowej. NATO potrafiło jednak wtedy podjąć odważną decyzję o przyjęciu zachodnich Niemiec. Najważniejszą decyzję o rozszerzeniu w historii Sojuszu, pisał prezydent Lech Kaczyński. Gdyby wówczas posłuchano prezydenta Lecha Kaczyńskiego, podjęto odważne decyzje, gdyby nie zwyciężyła wówczas postawa, żeby nie drażnić Rosji, postawa naiwna,
Ukraina byłaby dzisiaj w NATO i prawdopodobnie nigdy nie doszłoby do agresji w 2014 roku. Nie byłoby też pewnie obecnej wojny. Historia potoczyłaby się inaczej. Dziś każdego dnia armia i naród ukraiński toczy nierówną walkę z rosyjskim agresorem. Wykazuje się wielkim bohaterstwem. Udowadnia, że w pełni zasługuje na członkostwo w sojuszu. Odważne przywództwo prezydenta Wołodymyra Zełenskiego uosabia wszystkie wartości, na których ufundowana jest zachodnia wspólnota. Wolny świat ma dziś twarz prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jednak decyzja o tym, czy Ukraina znajdzie się w NATO, musi należeć do ukraińskiego narodu i do przywódców Ukrainy. Takie są zasady demokracji, w której wierzę głęboko, Ukraina wolna, suwerenna, niepodległa będzie nadal trwała, bo wierzę, że zwycięży. To oni, Ukraińcy, muszą mieć prawo do decyzji, czy po zakończeniu wojny chcą, czy nie chcą być częścią sojuszu, czy wybiorą inną drogę dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Nikt nie ma prawa podjąć tej decyzji za nich. Nie ma i nie będzie nigdy naszej zgody na nową Jałtę. Drodzy rodacy, szanowni państwo, Władimir Putin, bestialsko atakując Ukrainę, chce doprowadzić do ustanowienia nowego światowego porządku. Chce odwrócić bieg historii, jak sam mówi, przywrócić czas sprzed 1997 roku, sprzed decyzji o rozszerzeniu NATO na wschód. Tak naprawdę chciałby powrotu do czasów Związku Sowieckiego i podziału Europy na strefy wpływów. Podziału także i świata. Jednak rosyjska agresja na Ukrainę przyniosła dokładnie odwrotny skutek. Zjednoczyła ponownie całą wspólnotę transatlantycką. Pokazała, jak istotna jest rola NATO i znaczenie amerykańskiej obecności w Europie. Potwierdziła przywództwo Stanów Zjednoczonych w kwestii bezpieczeństwa na świecie. Doprowadziła do zmiany polityki Unii Europejskiej, a także jej największych państw wobec Rosji. Zjednoczyła opinię publiczną w Europie, a także społeczeństwa krajów zachodnich. Nie wiem, czy tak sobie wyobrażał swój sukces Władimir Putin. Odpowiedzią na to wielkie zło, jakie Władimir Putin i Rosja przyniosły Ukrainie i Europie, stało się wielkie dobro. Tutaj u nas, w naszym kraju. Od pierwszych godzin Polacy otworzyli swoje serca i pospieszyli z pomocą swoim ukraińskim braciom w potrzebie. Chylę czoła przed milionami naszych rodaków, którzy każdego dnia odpowiadają dobrem na zło. Starają się z całego serca to zło wymazać, przyjmując uchodźców do swoich domów, pomagając w transporcie, organizując zbiórki, akcje charytatywne, jak i przekazując dary i wpłacając środki na pomoc dla Ukrainy. Widząc bohaterstwo narodu ukraińskiego walczącego o wolność swojej ojczyzny, o swoje domy, o bezpieczeństwo i przyszłość swoich dzieci, ale widząc też solidarność Polaków i innych narodów, głęboko wierzę w to, że dobro zwycięży. Dobro musi zwyciężyć.
Wierzę, że Ukraina obroni się przed rosyjską agresją, że miliony jej obywateli będą mogły wrócić do swoich domów, które wspólnie jako Zachód pomożemy odbudować, że Ukraina dołączy do Unii Europejskiej, w czym będziemy ją wspierać zawsze i wszędzie. Wierzę, że zwyciężą wartości, które wspólnie wyznajemy. Wartości, na których zbudowana jest cała zachodnia wspólnota, a których bronić ma Sojusz Północnoatlantycki. Niech żyje Sojusz Północnoatlantycki. Niech żyje wolna Ukraina. Niech żyje Polska. Boże, błogosław naszą ojczyznę. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Proszę państwa, myślę, że w imieniu nas wszystkich witam bardzo serdecznie łączącego się z nami w tej chwili prezydenta Ukrainy, pana Wołodymyra Zełenskiego, który swoją niezłomną postawą wraz z innymi przedstawicielami władz Ukrainy oraz całym walczącym z barbarzyńskim najazdem narodem ukraińskim daje świadectwo szczególnego heroizmu i patriotyzmu. Bardzo proszę o zabranie głosu prezydenta Ukrainy, pana Wołodymyra Zełenskiego. Panie prezydencie, mój przyjaciel Andrzej, szanowna pani marszałek Sejmu, szanowny panie marszałku Senatu, panie i panowie posłowie i senatorowie, szanowni panie i panowie, bracia i siostry Polacy. Gdy zostałem prezydentem w 2019 roku, odczuwało się wtedy, że nam trzeba będzie z Polską długą drogę przejść, bo było chłodno w naszych relacjach, w naszym nastroju wobec siebie. Tak już się złożyło, ale ja chciałem przejść tę drogę szybko, drogę do ciepła, bo jesteśmy takimi narodami. Wiedziałem, że z natury jesteśmy sobie bliscy, Ukraińcy i Polacy. Pamiętam moje pierwsze spotkania z Andrzejem Dudą. Ze spotkania do spotkania wszystko się zmieniało. Chłód znikał. Rozumieliśmy się wzajemnie, jak Ukrainiec z Polakiem, jak Europejczycy, jak przyjaciele, rodzice, którzy lubią swoje rodziny i rozumieją, że nasze dzieci mają żyć w świecie jednakowych, dobrych wartości, naszych wspólnych wartości. Mają żyć w świecie, gdzie narody są niezależne, gdzie panuje wolność, gdzie ważna jest rodzina i gdzie nie ma prawa do wojny zaborczej. Uważa się, że cyfra 7 przynosi szczęście. Właśnie 7 sąsiadów ma Ukraina. Czy daje to nam szczęście? Odpowiedź dzisiaj zna już cały świat. A lepiej niż inni wiedzą to 78 ukraińskich dzieci, które zginęły od rosyjskich rakiet i ostrzałów. Sąsiada, który przyniósł na naszą ziemię biedę i wojnę. Sąsiada, który działa bez Boga. Gdy jest ktoś, kto bije jak bydlę, trzeba mieć kogoś, na kogo można liczyć. I gdy na twój dom ktoś atakuje
On wyciągnie pomocną dłoń do ciebie. Nad ranem 24 lutego ja nie miałem wątpliwości, kto będzie taką osobą, kto powie mi: bracie, nie zostaniesz z wrogiem sam na sam. I tak się stało. I jestem za to wdzięczny. Polscy bracia i siostry są z nami i to jest naturalne. Już pierwszego dnia wojny było jasne, że Ukraińcom i Polakom było jasne, że między nami nie ma granic, jakichkolwiek fizycznych, historycznych, osobistych, ludzkich. Po 16 latach tej wojny ukraińska duma i polski honor, ukraińska śmiałość w bojach i polska szczerość wspierają się, pozwalają nam powiedzieć, że między naszymi narodami jest już pokój. Pokój między rodzinami. Pokój między bratami. Chciałbym, żeby ci słowa poczuli nasi wspólni sąsiedzi, Białorusi, Białorusini. Jesteśmy bliscy sobie, jesteśmy sąsiadami, jesteśmy między braćmi. Powinniśmy również z wami, z Białorusinami być braćmi. I oczywiście osiągniemy to. Szanowni Państwo, bracia i siostry Polacy, bardzo długo zainteresowane strony próbowały nam wmawiać, że Polacy i Ukraińcy żyją różnie i daleko od siebie. Po co to robili? Przypomnę słowa świętej pamięci prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, powiedziane w Tbilisi w 2008 roku. Doskonale wiemy, dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a potem być może przyjdzie czas na moje państwo, na Polskę. 24 lutego stało się to straszne jutro dla Ukrainy, o którym mówił prezydent Kaczyński. I dzisiaj walczymy, aby dla państw bałtyckich i dla Polski takiego złego czasu nie było. Walczymy razem, bo mamy siły. Pamiętajmy, razem jest 90 milionów. Razem możemy wszystko. I jest to historyczna misja Polski, historyczna misja Ukrainy, być liderami, być razem, wyciągnąć Europę z tej przepaści, z tego zagrożenia, powstrzymać przekształcenie Europy w ofiarę. Szanowni Panie i Panowie, możemy to zrobić. Widzieliśmy wczoraj, jak i o czym mówiły państwa Unii Europejskiej. Widzieliśmy, kto jest rzeczywistym liderem i kto walczy o połączoną Europę, o wspólne europejskie bezpieczeństwo. A kto próbował nas powstrzymać? Kto próbował was powstrzymać? Rozumiemy, dlaczego Polacy tak bardzo potrafią walczyć razem z innymi o wolność, za wolność, za Europę. Pamiętamy straszną tragedię w Smoleńsku 2010 roku. Pamiętamy, jak były badane okoliczności tej katastrofy. Wiemy, co to oznaczało dla was i co oznaczało dla was milczenie tych, którzy wszystko to wiedzieli dokładnie, ale cały czas oglądali się jeszcze na naszego sąsiada. Bracia i siostry Polacy, odczuwam, że już zbudowaliśmy niezwykły sojusz. Być może na razie nieformalny, ale jest to sojusz, który wyrasta z realiów, a nie napisany na papierze. Jest to sojusz, który wychodzi z ciepła naszych serc, a nie słów polityków na szczytach. To, jak potraktowaliście, jak przyjęliście naszych ludzi, których ratowaliście na swojej ziemi przed złem, które przyszło na naszą ziemię. Ponad 1,5 miliona obywateli Ukrainy jest u was. Przede wszystkim kobiety i dzieci. Nie czują się tutaj na obczyźnie, w najmach. Spotkaliście ich w swoich rodzinach z polską delikatnością, z braterską dobrocią. Ale i wy za to niczego nie poprosili. I nic za to nie chcecie, robicie to z dobrego serca, tak jak między przyjaciółmi, rodziną. Dlatego zwracam się tak po prostu. Przyjacielu Andrzeju, droga Agato,
Twierdzę, że już się połączyliśmy. Połączyliśmy tak, jak zgodnie ze słowami wielkiego Polaka Jana Pawła II, że będziemy wspólnie zdobywać i tworzyć wolność. I dotyczy to, jestem przekonany, że będziemy bronić wolności razem z wami. Tyle, ile będzie trzeba. Jestem wdzięczny za pomoc, jaką już otrzymaliśmy od waszego państwa, od waszego narodu. Jestem wdzięczny za wysiłek, który czynicie, abyśmy mogli zabezpieczyć ukraińskie niebo. Wierzę, że uda nam się doprowadzić do bardzo ważnego dla nas wyniku. Jeżeli Bóg da, i zwyciężymy w tej wojnie, to podzielimy się z wami naszym zwycięstwem, z naszymi braćmi i siostrami. Jest to nasza wielkość, ale jest to też wasza wielkość. Jest to walka o naszą wolność, ale też walka o waszą wolność. Jest to wspólna historia wielkich narodów. Daj Boże nam zwyciężyć. Niech żyje wolna Polska. Niech żyje wolna Ukraina. Dziękuję. Bardzo dziękujemy panu prezydentowi Zełenskiemu. Bardzo dziękujemy. Obecnie, proszę państwa, wysłuchamy wystąpienia sekretarza generalnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, pana Jensa Stoltenberga. Panie prezydencie, drogi Andrzeju, drodzy członkowie Zgromadzenia Narodowego. Serdeczne gratulacje z okazji rocznicy przystąpienia Polski do NATO. 23 lata temu przyłączyliście się do NATO, a Polska jest bardzo zaangażowanym i docenianym członkiem i sojusznikiem. Wnosi wkład w nasze wspólne bezpieczeństwo za pomocą swoich wojsk na misjach, ćwiczeniach, podczas patroli oraz przyjmując również nasze siły u siebie. A zatem dziękujemy Polsce za odwagę, którą wykazuje się w tych niesamowitych czasach. Przyjęli państwo setki tysięcy uchodźców, którzy uchodzą z Ukrainy, uciekają przed atakiem rosyjskim, oferując wsparcie w najgorszym kryzysie uchodźczym od II wojny światowej. Również wspieracie Ukrainę w wykonywaniu swojego prawa do samoobrony. Ta wojna ma wpływ na życie niewinnych Ukraińców, ma wpływ na bezpieczeństwo Europy i ład światowy. Sojusznicy NATO wspierają naszego partnera Ukrainę od wielu lat. W ostatnich tygodniach również to robimy, również przekazując środki przeciwpancerne, aby pomóc ocalić życie Ukraińców. Podstawowe zadanie NATO to obrona wszystkich sojuszników. Nasza odpowiedzialność polega na tym, by zapewnić, by konflikt nie rozprzestrzenił się poza Ukrainę, dlatego że to byłoby jeszcze bardziej niebezpieczne, destrukcyjne i śmiertelne.
śmiertelne. A zatem sojusznicy zwiększają swoją obecność w Polsce oraz na wschodniej flance. Tysiące żołnierzy, statków, samolotów. Podwoiliśmy naszą obecność w ostatnich tygodniach. Wspólnie z panem prezydentem byłem w bazie kilka dni temu, obserwując, jak siły zbrojne współpracują z kolegami ze Stanów Zjednoczonych. Miło było patrzeć na profesjonalizm i oddanie. To wysyła jasne przesłanie, że sojusznicy są zjednoczeni. Będziemy chronić Polskę i bronić każdego cala terytorium sojuszniczego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. A zatem bez względu na to, co jest wymagane, to zapewnimy, bo już zło przegrywa. Prezydent Putin chce mniej NATO na granicach Rosji, a otrzymuje więcej NATO. Chce podzielić Europę i Stany Zjednoczone, ale my jesteśmy jeszcze bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek wcześniej. Chce wziąć za zakładników państwa europejskie za pomocą ropy naftowej i gazu, a w ten sposób popycha ich w kierunku dywersyfikacji. Jednocześnie prezydent Putin chce odebrać niezależność, niezawisłość Ukrainy, ale odważni Ukraińcy walczą o swoją wolność i o swoją przyszłość. NATO silnie wspiera prawo każdego państwa do życia w wolności, do bycia wolnym i wybrania swojej własnej drogi. Ponad trzy dekady temu Polska podjęła swoją własną, wolną, niezależną decyzję, by przyłączyć się do NATO. Zainspirowaliście wiele innych państw w Europie Środkowej i Wschodniej, by pójść tą samą drogą. Nasza polityka otwartych drzwi jest historycznym sukcesem, szerzy demokrację i wolność w całej Europie. Do dzisiaj pozostajemy zaangażowani w te zasady i ani Rosja, ani ktokolwiek inny nie ma prawa weta w sprawie tego, czy jakieś państwo może stać się członkiem NATO, czy nie. To jest nasza decyzja i musimy wszyscy to uszanować. Kiedy Polska przyłączyła się do NATO 23 lata temu, dzięki temu stała się silniejsza i bezpieczniejsza. I sprawiła, że NATO jest silniejsze i bezpieczniejsze. I wiem, że mogę liczyć na zaangażowanie Polski w NATO w przyszłości. Gratuluję jeszcze raz z okazji rocznicy i dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę teraz wszystkich obecnych o powstanie z miejsc. Bardzo proszę marszałka Senatu pana Tomasza Grodzkiego o odczytanie jednobrzmiących uchwał podjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Senat Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 23. rocznicy członkostwa Polski w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 23. rocznicy członkostwa Polski w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Senat Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając historyczne znaczenie aktu przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i formalnego stania się pełnoprawnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego wraz z Republiką Czeską oraz Republiką Węgierską w dniu 12 marca 1999 roku, upamiętniają to doniosłe wydarzenie w przededniu 23. rocznicy tej decyzji. Polska, będąc boleśnie doświadczona tragiczną historią XX wieku, walką z dwoma zbrodniczymi totalitaryzmami, nazistowskim i komunistycznym,
podjęła w politycznym konsensusie wysiłek trwałego zakotwiczenia w strukturach zachodniego świata opartego o zasady demokracji i samostanowienia narodów. Wyrazem tego jest obecność Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, którego członkostwo uznaje się za priorytet polskiej polityki zagranicznej. Doceniając zaangażowanie i pracę wszystkich osób, które przyczyniły się do skutecznej realizacji tego celu oraz spełnienia marzenia polskiego społeczeństwa o członkostwie w Sojuszu Północnoatlantyckim, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Senat Rzeczypospolitej Polskiej składają im wyrazy wdzięczności i szacunku. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Senat Rzeczypospolitej Polskiej popierają utrzymanie polityki otwartych drzwi Sojuszu Północnoatlantyckiego, która przyczyniła się do historycznego sukcesu paktu, poszerzając sferę wolności i bezpieczeństwa w całej Europie. Bronimy prawa każdego suwerennego państwa do decydowania o swojej przyszłości i wyboru sojuszy, odrzucając wszelkie próby tworzenia stref wpływu w Europie. Gwarancje bezpieczeństwa i pokoju zapewniane przez NATO, w tym w szczególności artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który zakłada kolektywną obronę, w cudzysłowie łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego, stanowią fundament ładu światowego i ochrony demokratycznych wartości. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Senat Rzeczypospolitej Polskiej, podkreślając wagę i znaczenie organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla zapewnienia bezpieczeństwa światowego, nie mogą przejść obojętnie wobec bieżących wydarzeń związanych z agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na suwerenne państwo ukraińskie i naród ukraiński. Zbrodniczy reżim rosyjski, łamiąc wszelkie normy prawne i zobowiązania międzynarodowe, zaatakował Ukrainę i wywołał niespotykany od czasu II wojny światowej kryzys polityczny, gospodarczy, a przede wszystkim humanitarny. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Senat Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc uczcić 23. rocznicę wstąpienia Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, apelują do rządów i parlamentów państw członkowskich NATO oraz państw stowarzyszonych o kontynuowanie solidarnych działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa światowego oraz zdecydowanego przeciwdziałania rosyjskiej agresji i łamania podstawowych zasad prawa międzynarodowego, w tym humanitarnego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Senat Rzeczypospolitej Polskiej wzywają do konsekwentnego wzmacniania więzi transatlantyckich oraz kontynuowania solidarnego przeciwdziałania agresji rosyjskiej i udzielania Ukrainie wszechstronnego wsparcia, które mogą skutecznie przyczynić się do zakończenia działań zbrojnych. Podpisano marszałek Sejmu Elżbieta Witek i marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Dziękuję panu marszałkowi. Proszę państwa, na tym kończymy uroczyste zgromadzenie. Zamykam uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 23. rocznicy przystąpienia Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Bardzo państwu dziękuję.